Państwa o uczestnictwie, Panie Przewodniczący. Prosimy o przedstawienie uchwały. Na rację, tak, tak, jak pierwszy opinie się pozytywnie w działu nr 93,4 o powierzchni 16 a w celu poprawy warunków zagospodarowania kompleksu działek o łącznej powierzchni 1,074 hektara oraz działek nr 204/1 o powierzchni 3,5 ara, nr 204/2 o powierzchni 1,33 ara, nr 204/3 o powierzchni 700 ara i nr 205/2 o powierzchni 0,94 ara w celu poprawy warunków gospodarowania kompleksu, to jest działek nr 74/3, 74/4, 74/6, 74/13, 74/15, 74/2, 74/9 o łącznej powierzchni 5,7611 hektara położeń w obrębie 38 podmiotów w rejonie ulicy Czerwonej Marki w związku z wpisem działu karnego miasta UK znak z dnia 5 grudnia 2012 roku. Paragraf drugi uchwały w życie w dniu podjęcia w dniu głosowania 8 dwa rodziny 0 wstrzymujących się. Posadzenie opinii się na Wydziału Skarbu UK. Krótki komentarz, jest to zbycie działek na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Typowe dopełnienie. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja chciałem dyskusję. Chciałbym radnym zabrać głos. Nie mam żadnych oddaję to głos. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 14. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Jeden. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kolejny, zaraz ostatni projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego Budownictwa dotyczący ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji podmiotu przebudowy domu zakonnego. Panie Przewodniczący, proszę o przedstawienie projektu uchwały. Merytoryczna regulacja sprawy, paragraf pierwszy, wniesie pozytywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą przebudowa i rozbudowa domu zakonnego Towarzystwa Polskiego Zbawiciela Polskiej na działce 164/4, 156/5 obręb 9 jednostka aviacyjna pod górze wraz z infrastrukturą drogową, domu parkingów naziemnych i zjazdu od ulicy Cylarskiej na działkach numer 164/4, 171/2 i 181/4 przy ulicy Świętego Jacka w Niepoli pod górzu, działu architektury urbanistyki WNK, zmiany miejscowe pan 2016 roku, zarabia w drugim parku, głosowania 7 za 0, 7 za 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, dziękuję Panie Przewodniczący. Otwieram dyskusję. Ktoś chciałby zabrać głos? Dziękuję. Mówimy za chwilę. Zatem pragnę podgłosować ten projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Dziękuję bardzo. I to proszę Państwa. Tyle, jeśli chodzi o punkt 5, czyli uchwały przeniesienia do punktu 6 oświadczenia komunikatów. Proszę Państwa, terminy sesji i komisji pozwolicie Państwu, że przedstawię. Kolejna sesja Rady 1938-32 będzie 24 października, godzina bez zmian, czyli godzina 18. 24 października, godzina 18. Mam informację również od szefów komisji. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa 18 października, godzina 18. Planowanie Przestrzenne, godzina 18. 18 października. I szef Komisji Infrastruktury prosi o zwołanie komisji 23 października, godzina 17.30. Infrastruktura 17.30, 23 października. Te, które są już wcześniej zrozumiane, to Państwo wiecie, tam komisja w poniedziałek, komisja informacji, komisja polityki społecznej, a w środę komisja edukacji. To Państwo wiecie, bo tylko o tym wcześniej, ale przypominam, w razie czego wszystkie informacje na bieżąco są na
można sobie zawsze też sprawdzić. Coś tu innowacyjnie 17. Czy któryś z szefów komisji chciałby jeszcze? Ja listopada. 5 listopada, komisja rewizyjna, godzina pani przewodnicząca. Zależy od pana kolegi Sławomira. Czyli ten wyśmiał. Tak? Dobrze, członkowie komisji. 18.00. 5 listopada 18.00. Komisja rewizyjna. Tyle, jeżeli chodzi o posiedzenie komisji. Proszę Państwa, chciałbym z głowy zarządu podziękować wszystkim radnym. Tutaj szczególnie pani Szuli Twardzik za przygotowanie, zorganizowane przeprowadzenie. To sposób z kursem Szafsprejem, który był 22 września, również chciałbym podsumować, ale też tutaj więcej informacji przekażę pani przewodnicząca. Jutro, 11 października w Centrum Kultury Róża Jarosławskiego 11 jest finał konkursu Eko Inne. Chciałbym szanownym koleżankom i kolegom też podziękować za przygotowanie i przeprowadzenie tego konkursu. Tutaj już, że też pani radnik zaangażowała się w ten konkurs, także serdecznie za to dziękuję. Proszę Państwa, 25 września szkoły podstawowej na 25. Tam się do Podwarwerską odbyły się spotkanie konsultacyjne, informacyjne dotyczące strefy parkowania na terenie naszej dzielnicy. W związku z tym, że były głosy na tym spotkaniu z prośbą o zorganizowanie podobnego spotkania na Dębnikach, również 3 października o godzinie 17 w kościele na Dębnikach, również takie spotkanie odbyło się. Myślę, że czekamy na informację, myślę, że Krzysztofie o Zygietu, bo czy ogólnie można powiedzieć, bo Krzysztof mnie wesprze, że mieszkańcy byli przeciwni tej strefie. Ja myślę, że głośna kwestia taka, że no, też argumentacja bardzo słuszna, że strefę zawsze można poszerzyć. Do mnie osobiście nie trafia argument jednego z radnych miejskich, że jeżeli teraz nie wprowadzimy, to dopiero następnych za 6 lat wprowadzimy strefę. To jest skarbonka. Jak będziemy chcieli mieszkać, tak, mieszkańcy będą chcieli wprowadzenia strefy, miasto na pewno się zgodzi, a to nie jest większe. Czy to tak zdecydowanie wolna rzeczywiście na Podwarwerskim? Ten linię troszeczkę już tam było wyważony. Na ten linię, proszę Państwa, były różne warianty. Między innymi też dobry głos, bo tak mi się wydaje, na którym Rada Miasta powinna się zastanowić, czyżby tej strefę wprowadzić, ale chodzi tu przede wszystkim o ekonomię, czyli po prostu, żeby mieszkańcy w danym obszarze nie płacili za tą strefę. Takie głosy też się pojawiały na spotkaniu w Dębnikach. To tyle. Ja tu bym jeszcze pana Bogdana poprosił i odnośnie pism. Proszę Państwa, informacja w dniu 12 października sala obrad Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych, odbędzie się konferencja naukowa Rola prasy lokalnej w budowaniu małych wspólnot Krakowa na przykładzie prasy dzielnicowej i parafialnej. Ta konferencja odbędzie się pod patronatem Bogusława Kośmitera, przewodniczącego Rady Miasta. 12 października z Rady obrad 14 początku. Ja mam taką prośbę odnośnie przygotowywania odpowiedzi przez komisję na pisma, które są kierowane przez mieszkańców, instytucje i tak dalej.
Mam poproszę komisję, że jeśli odpowiadają, jeśli pismo przychodzi do Rady Dzielnicy, na przykład mailem albo drogą taką pocztową, nie mogę, ale do Rady Dzielnicy na pismo odpowiada Rada Dzielnicy. To znaczy, pismo wychodzi i jest przygotowane w biurze, podpisywane jest przez pana przewodniczącego, jeśli nie ma pana przewodniczącego, przez panią zastępcę. I to jest reguła. Jeśli ktoś pisze, mieszkaniec pisze do któregoś radnego na prywatnego maila, to radny może sobie odpowiadać z prywatnego maila, jeśli prywatnie otrzyma. Ale jeśli przychodzi do dzielnicy, to proszę na to zwrócić uwagę, że nie odpowiada radny sam mieszkańcom, tylko za pośrednictwem komisja wie o tym, jaka jest treść odpowiedzi, przewodniczący komisji wie, jest przygotowana odpowiedź. Oczywiście radny przygotowuje propozycję, jeśli to dotyczy jego terenu, to jak najbardziej. Tutaj to jest nam bardzo wskazane, żeby radny z danego terenu przygotował taką propozycję. I druga sprawa. Proszę o to, żeby nie pisać na piśmie, które dostajecie państwo do komisji, sposobu jego realizacji, to znaczy proszę wysłać pismo gdzieś tam. Po to jest taki formularz. Tu wpisujemy, jaka komisja, kiedy, do kogo i w jakiej sprawie. Ja nie będę się domyślała, co pani tam ma na myśli. No, proszę, że ja się wyrażę kolokwialnie. Jeśli chcecie państwo jakieś pismo, no to proszę propozycję. Tutaj wzorem do pisania tego typu wystąpień jest komisja infrastruktury. I jeśli ktoś nie wie, jak, no to do pana przewodniczącego komisji. Ja mam takie trzy pytania. Pierwsze, z powodu tego, że przez ostatnie dwa tygodnie, nawet trzy, Komisja Infrastruktury nie może się spotkać, bo nie ma większości, jest taka propozycja pierwsza. Pierwsza propozycja części członków, czyli komisja nie mogła być w poniedziałek. Czy w ogóle nie mogła się? No teraz on to łączy. Może być w poniedziałek Komisja Infrastruktury. Ale nie wtedy, tylko ogólnie poniedziałek. Ogólnie poniedziałek. Czy poniedziałki zazwyczaj, znaczy jeśli ja mogę pokazać, jeśli chodzi o no dobra, w różnych komisji, w poniedziałki, to trzeba by było po prostu zwracać uwagę na to, jak inne komisje, bo w poniedziałki zazwyczaj swoje posiedzenia, ale to raz w miesiącu. Ma Komisja Polityki Społecznej poniedziałki. Poniedziałki jest do rozwoju innowacji, informacji i rewizyjna. Cztery komisje i jeszcze czasami Komisja Kultury. I radni mają też dyżur, więc dlatego i zarząd jest po 16:30. Także ja tutaj pod tym kątem tylko mówię, że jest duża ilość komisji w tym dniu i trzeba by, znaczy w poniedziałki generalnie. Trzeba by się było tak dopasowywać, żeby po prostu to nie kolidowało, bo niektóre osoby są w tych różnych komisjach. Nie wiadomo, że nie wszyscy, ale to ja już tutaj... Ja tylko informuję, że takie komisje mają posiedzenia w poniedziałek. Maria, bardzo proszę. Znaczy, dlaczego jest ten problem? Ponieważ tak się składa, że właśnie w pierwszy wtorek miesiąca ja mam jeżdżę w Domu Kultury Stopnika, i nie mogę uczestniczyć w komisji, w związku z tym nie było kworum. Potem pan Sławek ma trzeci wtorek miesiąca dyżur właśnie zgodnika i też po prostu musi uczestniczyć i być na dyżurze i nie było kworum. W związku z tym my we wtorki niestety nie możemy uczestniczyć w komisji. Właściwie się przyjeżdża i komisja się nie odbywa. W związku z tym może byśmy się jakoś tak dopasowali rzeczywiście z tym udziałem, żeby było tam, bo przyjeżdża się i nie ma kworum, to nie jest w